Okej, okay, hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zagrajmy oczywiście w co? W... Alka, oni się maskują, są tuż przy tobie! Tuż przy tobie! Dobra! Dobra, co ja mam tu zrobić w ogóle, ogólnie, tak? Bo ja sam nie wiem, tutaj powiem szczerze. Czy ja muszę tu coś zrobić, kurde? Bo nie wiem. Kurczę, nie mam zielonego pojęcia, powiem szczerze nawet. Kurde, bo oni się maskują, cholera jasna. I właśnie, ja nie wiem, czy ja muszę go zabić, dziada. Czekajcie, bo coś to widziałam przez chwilę. Cholera, bo ja nie wiem, co ja mam tu zrobić. Czy ja muszę tu kogoś zabić? Czy co? Cholera go! Cholera jasne! Gdzie ty jesteś, gościu? Kurde no! Ja pierdzielę, jakie, co ja mam tu zrobić? Nie wiem, czy ja muszę tu kogoś rozwalić. Cholera, właśnie ja nie wiem, o co tu chodzi. No właśnie, bo oni się tu maskują. Wypierdzielaj mnie. Typie, kurde, gdzie oni są? Cholera. Cholero ty. Tu jest. Tu cię mam. Cholero ty. No cholero ty. Ja nie wiem, kogo ja mam zabić, czym... Powiem wam tak, kurde! Cholera! Nie wiem, gdzie się pojawi. Cholera! Chodź tu, typie! No chodź tu, chodź, 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 chodź! Cholera! No! Kurde! Ja nie wiem, jak ja mam tu przejść. Wiem, wiem! Kudźwa, wiem już. Tylko nie wiem, czy to zadziała. Czekajcie. Co to w ogóle jest za broń? Gdzie w ogóle ona była? Halo? Do dupy, kurde, mało amunicji ma. O, lender. Dobra, chyba wszystko będzie. Już wiem, co zrobię, kurde. Czekajcie, niech on tu... Widzicie, to jest otwarte, kurde, powinno to być... Znaczy, to jest tak, że ono powinno być... Czekajcie, jak to się brało? Cholera. Włączono maskowanie. Alcatraz, oni się maskują! Są tuż przy tobie! Tuż przy tobie! Dobra! Okej, nie podniecaj się już tak. Szukają mnie, cholera.
Ty cholero! Cholera jasna! Szlak mnie zaraz trafi! Kurde! Ja pierdzielę! Tak nie powinno być! Kurde! Jak ich mam zaatakować, cholera? Jezu! Wypieprzaj! Typie, ty kudźwa! Ja pierdziulę! Wypieprzać! A ty cholero pierdzielona! Czekajcie, tu gdzieś widziałem, cholera. Czekajcie chwilę. Kurde, który to? Ja tu was zaraz, ja tu wam zaraz dam, cholera. Ja wam tu zaraz dam strzelanie. Cholery jedne. Ty cholera. Kurde mole, pierdziele. Nie no, nie, powiem wam tak, widzimy się po przerwie. Okej, dobra, okej, udało mi się, powiem wam, przejść to. I powiem wam, że... O mój Boże, on to naprawdę zrobią. Dobra, lecimy, lecimy. Lecimy tam, lecimy. Udało się, kurczę. Udało mi się, kurde, w końcu. W końcu udało się. Udało się, jest! Świetnie! Okej. Okej, w końcu się udało. Kurczę. Jak tu poszło? Niezła jazda, he? Okej, obejrzyjmy sobie to. Też tak myślałem. Zapamiętaj. Ale to kombinezon. Hargrave miał rację. Kombinezon zmienia zasady. Weszli wewnątrz mnie, cepidzi. Dostali się do środka. Musiałem przerwać połączenie z kombinezonem, albo na dobre straciłbym kontrolę. A ty leżałeś przede mną. Umierałeś na moich oczach. Musiałem zaryzykować, dać ci szansę skończenia tego, co zacząłem. To była nasza jedyna nadzieja. Popatrz. To nie tylko Nowy Jork, nie tylko Linkshan. Widzisz, cepidy były tu praktycznie od zawsze. Wszędzie budowały bazy. Wszędzie.
wygraliśmy. Ale przed nami jeszcze długa droga. Ty i ja, żołnierzu, my nie możemy jeszcze umrzeć. Musimy wrócić, gdzie nas potrzebują. Czy rozmawiam z żołnierzem sił zwiadowczych znalezionym przed chwilą w Central Parku? Tym, co ma na sobie nano kombinezon Hargrave'a. Chwila. Poprawię sygnał. Już lepiej. Teraz pozwolę, że się przedstawię. Karl R. Strasz. Do twych usług. A... Mów na mnie, prorok. Mówią, sorry. Prorok. I tak zakończyłem kolejną odsłonę tej gry. Bardzo świetna ta część była jak dla mnie. Bardzo świetna, kurczę. Nie mogę się doczekać kolejnej części przechodząc, co nie przede wszystkim. No i cóż. No i... Tutaj widzę kolekcję Pamiątki Nowego Jorku PS18. No powiem, no... szczerze nie... tych... Nie kolekcjonowałem tego w sumie. Bo to mi tak średnio było potrzebne, wiecie. Ale tutaj coś takiego mamy jak... Kurde. Jezu. Tutaj widzę zabicie 624... Najlepiej to z Marszala, kurczę, mi się atakowało. O, nie, najlepiej to z granata. Nieźle, powiem wam. I tak wygląda moje, no, ten... podsumowanie gry, co nie, tutaj. No bo to co innego, tu jeszcze jakieś pamiątki mamy, widzę dwie pamiątki. Mamy. Co to jest to jeszcze? Aha. Pro, tu nie odblokowaliśmy, no dobra, no niestety nie odblokowaliśmy tu żadnych tych dodatków. Widzisz co? Nie, tego nie będę sobie tutaj patrzył, nie, bo to mi jest niepotrzebne. No cóż, moi drodzy, i... 6 godzin mi to, no powiem wam, zajęło, no 7 praktycznie już. 7 równo godzin. Cóż mogę powiedzieć, kurczę. Jeszcze raz wspomnę, najlepsza część tej gry, najlepsza. Troszeczkę miałem problemów, nie oszukujmy się, troszeczkę razy ginąłem. Ale kurczę, jak dla mnie ta gierka jest super. Jedynka, powiem wam, była taka, no, żmudna, jeszcze raz powiem, żmudna, ale dwójka mi się już bardzo fajnie mi się już podobała. Szczerze mówiąc, jestem ciekawy, jak będzie wyglądać jeszcze Warhead i trójka. Też będę pewnie ogrywał, ale powiem wam tak, teraz... Kurczę, się zadławiłem. Jezu. A mniejsza o to. Teraz się dają, wiecie co? Po Crysisie będzie oczywiście seria Tomb Raidera z 2016 roku. Chcę jakieś, powiem wam, zmiany teraz, tak mogę, no, powiedzieć. I pewnie po Tomb Raiderze, tak myślę, będzie po Tomb Raiderze, coś jeszcze na pewno będzie, ale co? Zobaczymy w sumie. Zobaczymy jeszcze, co będzie, no, po tym Crysisie. Znaczy po Tomb Raiderze, o to mi chodzi. No i ten, co mogę tu powiedzieć jeszcze? Chyba wszystko, co nie. No powiem, tutaj daję 9 na 10 wyjątkowo przy tej grze, co nie, moja ocena. I nawet powiem, szybko przeszedłem ją, bo niektóre części, no, niektóre gry przechodzę ponad, no, kilka, kurczę, tygodni nawet potrafię, wiecie. A tę grę przeszedłem, no, w niecały może tydzień. Nawet może mniej. Nie, dobra, nie oszukujmy się, tydzień. Góra dwa, co nie, niektóre to miesiąc, co nie, przechodzę.
Ale powiem wam, mi się bardzo podobała ta gra. Kurczę, może kiedyś sobie ogram jeszcze raz, ale no zobaczymy jak to będzie, co nie. Przecież. Żeby nie przedłużać. No troszeczkę krótki ten odcinek będzie, no ale co nie. Zakończenie gry. Dobra. Chyba wszystko mogę wam powiedzieć. No i cóż. Widzimy się oczywiście w kolejnych seriach i cóż. Do usłyszenia.